Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że choinki jeszcze stoją w waszych domach, bo warto z ich rozbieraniem poczekać aż do 2 lutego. To pomoże wam i nam w dalszym uwielbianiu Pana pięknymi tekstami kolęd, które w polskim języku odgrywają ogromną rolę. Kochamy je słuchać i lubimy je także śpiewać. Dzisiaj spotkanie z kolędą Cicha Noc. Któż by jej nie znał? To najpopularniejsza kolęda na świecie. Oryginał nie jest polski, ale została przetłumaczona na 300 języków. Autorem polskiego tłumaczenia jest Piotr Maszyński, kompozytor, dyrygent i pedagog. Oryginalna wersja kolędy Cicha Noc miała 6 zwrotek. My zazwyczaj śpiewamy 4. Po raz pierwszy kolędę wykonano w 1818 roku w Austrii w języku niemieckim podczas pasterki. O czym mówi ta kolęda? Gdzie szukać w tym tekście anielskich tropów? Znalazłem informację anioła, którą wyśpiewujemy w 2 zwrotce. Posłuchajcie całości. Cicha noc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni, za anielskim głosem pieni. Gdzie się spełnił cud? Gdzie się spełnił cud? Czy to naprawdę była cicha noc? No pewnie nie taka cicha, skoro aniołowie śpiewali albo grali, skoro pasterze biegną do betlejemskiej stajenki, skoro poruszone są zwierzęta, to na pewno nie była cicha noc, ale to była święta noc, a tam, gdzie się dzieją rzeczy święte, są obecni aniołowie, bo świętość to także jeden z ich przymiotów. Święty Michał, Gabriel, Rafał, święty anioł stróż. Aniołowie pomagają nam w odkryciu świętości, do świętości prowadzą. To są nie tylko dobrzy aniołowie, ucząc nas dobroci, to także święci aniołowie. Oni prowadzą nas do sakramentów świętych, do Jezusa w Eucharystii, do sakramentu pojednania. To pod postacią chleba jest ukryta największa świętość. To nie jest tylko święty sakrament, to jest najświętszy sakrament. Dlatego śpiewamy także w kolędzie wśród nocnej ciszy: padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, że się spod osłoną chleba i wina. Pastuszkowie idą za anielskim głosem. Czyli ten głos aniołów był dla nich wskazówką. Nie idą, ale biegną. Biegną zadziwieni. Zostawili trzody. Nie myśleli, co się z nimi stanie, bo skoro narodził się w Betlejem Chrystus, to trzeba nie tylko wędrować i to bardzo spala, ale po prostu biec. Takie doświadczenie, kiedy przeżywamy prawdę, że Bóg jest blisko nas, że się rodzi, kiedy ogarnia nas świętość, kiedy na nas promieniuje, sprawia, że człowiek nie idzie, ale po prostu biegnie. Ten pośpiech jest wpisany w Ewangelię. Matka Boża poszła z pośpiechem w góry. Duch Święty ją napełnił, niosła pod sercem Jezusa. To niewiasty po odejściu od grobu, kiedy usłyszały, że Jezus żyje, z pośpiechem udały się do apostołów. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy? Czasami tak. Ale są takie chwile, gdy się spieszymy nie ze względu na diabła, ale ze względu na kochającego Boga, który daje nam doświadczyć swojej miłości. Biegną wielce zadziwieni
za anielskim głosem pieni. Zapraszam do modlitwy kolędą Cicha noc, święta noc. Niech ten śpiew przyniesie chwałę Panu Bogu, a naszym sercom doświadczenie Bożego pokoju. A zatem śpiewajmy. Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a u żłóbka Matka Święta. Sama uśmiechnięta nad dzieciątka snem. Nad dzieciątka snem. Za anielskim głosem pieni, gdzie się spełnił cud, gdzie się spełnił cud. Yeah.